Panie kapitanie, co się dzisiaj stało z Jagiellonią Białystok? Mecz przegrany, no myślę, że początek meczu nie wyglądał tak źle w naszym wykonaniu i myślę, że tak do pierwszej bramki to naprawdę graliśmy piłką bardzo dobrze, co brakowało nam w ostatnich meczach, ale no kolejny raz po mając przy 0-0 swoje sytuacje, jakieś tam pół sytuacji, nie możemy strzelić, gdzie później byłoby nam łatwiej grać, no Legia swoje szanse wykorzystuje i no i jeśli strzela nam bramkę do szatni, no myślę, że ciężko było podnieść się, ale naprawdę w drugą połowę też myślę, że chłopaki też się uwierzyli, weszli przy 2-0, wywalczyli ten karny, myślę, że to najbardziej szkoda w dzisiejszym meczu, bo myślę, że może się by o coś powalczyliśmy, był przy stanie 2-1. Marianowi Kelemenowi dziękowaliście za tyle świetnych interwencji, bo trochę wam uratował dzisiaj skórę. No myślę, że tak, no Marian uratował, no to też ma swoje zadanie w bramce, żeby bronić. No sami wiemy, że jest doświadczony zawodnik, no ale tak jak mówię, jeżeli przyłożymy to taką grę ofensywnie na następnym meczu, to może coś z tego być. Jesteście na granicy grup mistrzowskiej i spadkowej. Bierzecie w ogóle pod uwagę taki scenariusz, że nie wejdziecie do tej pierwszej ósemki? No Lech dzisiaj wygrał. No myślę, że nie wiem, no jak powiedzieć to. Mam przy sobą teraz sporo meczów. Mamy w sobotę ważny mecz, we wtorek ważny mecz, dlatego no my nie myślimy tam o tam dwa mecze do przodu, tylko teraz jest najważniejszy mecz w sobotę, no. Nie wiem, co mamy się powiedzieć, no sami wiemy, że jakie przed nami zadanie, no i myślę, że trochę się zawodnikom nam wypadło, bo wypadł Bartek Kwiecień i Martin Pospisil, no myślę, że no też będą jakieś zmiany w składzie, dlatego no zobaczymy, jak to będzie wyglądać w sobotę. To co jest ważniejsze teraz, walka o grupę mistrzowską, czy awans do finału Pucharu Polski? No myślę, że tak powiedziałem wcześniej, że robimy krok po kroku. Teraz najważniejszy mecz w sobotę i na to o tym trzeba myśleć.